Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Czyż najbardziej dominującą myślą w nas nie jest ta o własnej wielkości, o własnej wyjątkowości? Nawet nie zauważamy, nie domyślamy się, że jest w nas pycha, która nas niszczy, która ośmiesza nas w oczach ludzi wrażliwych, ludzi wyczuwających jakieś kłamstwo. Chcielibyśmy niektórzy z nas powiedzieć: jestem człowiekiem uczciwym, moralnym, prawym, dobrym, pobożnym, szlachetnym, zachowującym post, uczestniczącym w niedzielnej mszy świętej, modlącym się codziennie. Życie nie polega na doświadczaniu satysfakcji z własnej poprawności życia. Nie na tym polega wielkość i wartość człowieka, że nikt nie może mi zarzucić popełnionego zła. Ja kiedyś postawiłem człowiekowi takie pytanie. Właściwie nie mogę u ciebie zobaczyć niczego, co byłoby złe, co byłoby do naprawienia. Ale wiesz, nie mogę też zobaczyć u ciebie tego, co dobre, co szlachetne, co piękne. W naszym życiu chrześcijańskim nie chodzi o poprawność moralną, ale chodzi o relacje z Bogiem. My w większym stopniu zwracamy uwagę na to, żeby pewnego zła nie popełnić, żeby grzech się nie przydarzył, ciężki czy lekki. Najważniejsze jest to, czy codziennie patrzę na Boga, słuchając Jego słowa, trwając przed Nim. To jest najważniejsze. Nie zaś to, czy ja popełnię taki czy inny grzech. Nie na tym polega wielkość i wartość człowieka, że nikt nie może mi czegokolwiek zarzucić. Bóg, który patrzy na nas z miłością, widzi nas w prawdzie. Tragiczne jest to, że nie dostrzega ktoś u mnie dobra, że ja u siebie mogę tego dobra nie dostrzegać. Mówię, że jestem wierzący, ale moja postawa wiary odrzuca innych od Chrystusa. I to jest dramat. Cóż z tego, że ja uczestniczę we mszy świętej, kiedy innych swoją postawą nie pociągam do Boga, do Kościoła, do życia sakramentalnego. Czyli coś jest, albo coś może być nie tak w mojej postawie. Kiedy ja moją postawą nie doprowadzam drugiego człowieka do pytań, do pewnego niepokoju sumienia, do uwrażliwienia na wartości, którymi sam żyję. Cóż po poprawności religijnej, gdy ona nie posiada waloru ewangelizacyjnego? Co po mojej poprawności, nawet rzetelności w praktykach religijnych, skoro nikt nie może wytrzymać ze mną w mojej codzienności? Jak bardzo czasami trudno jest wytrzymać z danym księdzem, prawda? Albo z danym katolikiem w domu, w rodzinie. Bo się ciągle czegoś czepia, na coś ciągle zwraca uwagę, że to jest nie w porządku, albo tamto. Problem jest tam, gdzie człowiek nie przyjmuje siebie jako małego, słabego. Zauważmy, że w tym ujawnia się pokora. Cóż mam, czego bym nie otrzymał? A jeśli otrzymałem, to czemu się chełpię, jakbym nie otrzymał?
Człowiek, który dobrze przeżywa swoją wiarę, swoją grzeszność, jest człowiekiem, który patrzy na słabych moralnie, duchowo, zaniedbujących życie z wiary, życie religijne, patrzy na nich z szacunkiem. W tym poznamy człowieka pokornego. W tym poznamy człowieka, który ma żywą wiarę. On nie sądzi, on nie wyrokuje, on nie skazuje, on nie patrzy z pogardą, z jakimś wyrzutem. On patrzy tak, jak patrzy Bóg. A jak Bóg patrzy? Bóg patrzy z miłością na człowieka, który nawet popełnia grzechy ciężkie. Bóg patrzy z miłością. I to jest postawa, której winniśmy się uczyć od Jezusa. Problem jest tam, gdzie ja nie przyjmuję siebie jako małego, jako tego, który w czymś nie dorasta, który z czymś sobie nie radzi. Nie będę się z tym obnosił przed ludźmi, ale Bogu o tym powiem. I to, co Bogu mówię o mojej słabości, czyni mnie mocnym duchowo. Czyni mnie mocnym wiarą. Mocnym wiarą. I taka postawa, kiedy ja nie przyjmuję siebie jako małego, skłania mnie do surowości w ocenie innych i pokazywania swojej wątpliwej wielkości. Kiedy ktoś mówi o swoich zasługach, to oznacza, ktoś by powiedział, psycholog by powiedział, on ma kompleks. Ale inny powiedziałby, on nie wierzy, że Bóg go kocha. Dlatego ktoś opowiada o swoich dokonaniach, o tym, co zrobił, jakie ma zasługi u innych, które w oczach naszych winny wzbudzić podziw. Patrzcie na mnie z podziwem. Jezus mówi o najmniejszym, który jest wielki. To jest przedziwne, że w chrześcijaństwie wielkość polega na uznaniu w sobie małości, bo do małego Bóg dociera, do wielkiego nie jest w stanie. Ten wielki właściwie nie potrzebuje Boga, tylko ten mały, który sobie nie radzi, który potrzebuje uzdrowienia, oczyszczenia, który nie potrafi już walczyć w wymiarze ducha ze złem, które go osaczyło. Zdobyć się na status życia małego człowieka, o którym inni wiedzą, że ma na swoim sumieniu określone grzechy. Patrzymy niekiedy na drugiego człowieka przez pryzmat zła, który on dokonał 10-15 lat temu. W nas się nic nie zmienia, a ten człowiek jest już inny niż był. My jesteśmy inni, a ciągle nie dowierzamy Panu Bogu, że On nas zwraca na nowo ku sobie. W niektórych środowiskach spotkać można osoby przejawiające silne pragnienie, aby widziano je jako te, którym nic nie można zarzucić. Nie ma ludzi bez winy. Papież, biskupi, kapłani, siostry zakonne, katolicy, świeccy. My wszyscy nosimy w sobie brzemię winy. I kiedy mówimy, Boże, zgrzeszyłem, przebacz mi, to my stajemy się silnymi przed Bogiem, wielkimi przed Bogiem, bo wielkim trzeba być przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Nie zabiegać o wielkość wobec ludzi. Tam, gdzie zabiegamy, ludzie bardzo często patrzą na nas z podejrzliwością, a nawet z pogardą. Jakie znaczenie ma to, co inni o mnie myślą? Czyż niektórzy nie odczuwają własnego wywyższenia przez myślenie o innych jako gorszych? Gdy ja będę innych poniżał w moich myślach, oceniał ich, sądził, czyż nie chodzi o to, żeby samego siebie przekonać o tym, że jestem lepszy? Takie myślenie jest nieczystością i pozbawianiem się duchowego dziecięctwa.